Okej, wyjąłem łuk, ale tu coś dziwnego jest. Jakieś kółeczko mi się pojawia, zobaczcie. O, jak wycelowałem, to... Strzelę prosto w niego? Nie. Zaznaczyłem go tabem, ale jakoś dziwnie to działa, szczerze mówiąc, więc... Spróbujemy strzelić sami po prostu. O, trafiłem. Mamy zająca, czy cokolwiek to było. Weź, to trochę jak nietoperz wygląda. Surowe, chude mięso, okej, musimy je ugotować pewnie. Dobra, czyli już umiemy polować, bardzo mnie to cieszy. I musimy jakoś tam zejść. Myślę, że twórcy nie przewidywali na samym początku, że będziemy mieli lotnię, czyli jest tam jakieś normalne zejście. Bo skakać to myślę, że nie warto. Fajnie jakby działało to tak. Mocno by było rozbudowane. O cholera, jaka dziura tu jest, wskoczę do niej. Co my tu mamy? Da się to wykopać? Wygląda jakby coś czarnego, jakby tam było... Jakiś węgiel, czy... Nie, chyba jednak nie. Czy ja stąd wyjdę teraz? Dobra, wyszliśmy. Można by sobie taki tunel w dół wykopać, byśmy mogli schodzić. Ale wracając, ja chciałem powiedzieć, że fajnie by było, jakby działało to tak mocno RPG w tej grze, że jeżeli używamy na przykład dużo toporów, to jesteśmy lepsi w toporach i nam się leveluje poziom toporów. Jeżeli kopiemy dużo, to zaczynamy szybciej kopać albo więcej obrażeń zabierać kill-offem przykładowo i tego typu rzeczy. No ale cóż, może to kiedyś wprowadzą. Zobaczmy, mamy tutaj wilka jeszcze. Możemy do niego strzelić troszkę wyżej. Chyba nie trafiłem. Trafiony. Dobra, leży. Nie wiem, czy on zawołał kolegów tym wyciem, czy o co chodzi, ale... Ale już nie żyje, więc... Nikt mu nie pomoże. Kości i surowe mięso. Bierzemy wszystko. To z czego może mi futro wypaść? Może też z nich, tylko jest mniejsza szansa. Oho, wezwał kolegów. Niestety już za późno. A dla nas stety. Czy z tego może wypadło futro? Tak, z tego nam wypadło futro zwierzęcia. I tego potrzebujemy. Ten kozioł co nam da? Raz. Dwa, dobrze. Więcej kozłów jest, patrzcie. Leży kolejny, dobrze. I tutaj jest więcej tego futra. Ja cię kręcę. Dobra, to już mamy na pewno na lotnię, tylko jeszcze trzeba pozbierać te zarodniki i tego typu rzeczy. A co to jest to? Zaraz sobie sprawdzę. O cholera. Siebie się tu nie spodziewałem. No z łuku zawsze dobrze mi się strzelało, ale wydawało mi się to zbyt proste, jakbyśmy byli tacy... No, OP. Strzały z daleka, duże obrażenia, sprawy. Może będę jeszcze z łuku strzelał, zobaczymy. Ale na razie... O! Chodź tu. Wysoko. Raz. Dwa. Leży. Co to jest to? Chciałbym to spróbować zebrać. Może to jakieś żelazo? Czym ty jesteś? Krzemień. Krzemień, krzemień, krzemień. Wypada nam z tego. Pewnie można zrobić krzemienne strzały, co myślicie? Czy to jest tylko wygląd ziemi, czy faktycznie z tego wypada krzemień? Bo łupię w to i jest losowo kamień na przemian z ziemią i z krzemieniem. Ale to wygląda jak jakaś ruda. No nic, krzemień podniosłem, ale żadna receptura na krzemienne strzały nam się nie odblokowała, więc chyba to tak nie działa. Trzeba po niego podbiec. Nie wiem, czy mi tyle futra potrzeba, ale może jakieś lepsze ubrania będzie się dało z tego... Czym ty jesteś? Za skroniec jakiś pytąg. Leży. A nie, to był kozioł, tylko pod ziemią. No to tego sobie niestety nie zbierzemy. A tamten w takim razie gdzie zginął? Tu mamy jakieś wejście po drabinie. Czy ja w dobrą stronę w ogóle idę? Odpalam sobie mapę. No to jest tam, więc w sumie... Powiedziałbym, że nawet dobrze idziemy. Teraz się okaże. Sznurek wypadł. Bardzo dobrze, potrzebujemy bardzo dużo sznurków. Więc te wszystkie beczki trzeba rozwalać. O! Co ja tu widzę? Oprócz sznurka i kawałka drewna mamy skrzynię. A w niej mikstura zdrowia i więcej strzał drewnianych. Super. Czyli teraz możemy sobie leczyć się na szybko. Mięso przekładam na drugi pasek, a tutaj pod piąteczkę damy sobie miksturę zdrowia, która leczy 200 HP. A my mamy ile? postać. Szczegóły statusu. Nie, gdzie jest nasze zdrowie? 100. Aha, czyli mamy 100 życia, mi które leczy 200, to jeszcze z zapasem. To jest takie metalowe coś, wydaje mi się, że później można na tym użyć haku. Trzeba tego haku najpierw mieć. Tego haka? Ten hak. Jezus Maria, trudny język, polski język. Gdy już nic więcej nie... O, tam coś jest. A jak tutaj wejść? Czy ja mogę tak wskoczyć po prostu? O nie, zaraz utknę. Cholerka. Jak tu wejść na górę? O, zdradziecka rozpadlina. By ją pokonać, potrzebujesz haka z liną. Aha, okej. A mogę w to strzelić po prostu? Nie, czyli musimy mieć hak z liną. No to tutaj przyjdziemy później. Tu już dalej nie pójdę. Ale tu mamy jakiś most. Zobaczmy. Może to jest przejście w dalszą część mapy. Wszędzie te grzyby rosną. Pewnie to jest coś ważnego dla magów. O, most Braylin. Dobrze czytam? Chyba Braylin. Tu strzały jeszcze zauważyłem kątem oka. Oko nie ma kątów, ale ja założyłem kątem oka. Trupy, trupy, trupy i dziura. O, nie możesz iść tą trasą, nie mając haka z liną. Zamiast tego poszukaj drogi przez mgłę. Okej. To już jest jakaś informacja. Dosyć ważna informacja. A, i tutaj jest zejście w dół. Dobra, sprawdzimy sobie te dwa namioty. I będziemy szli w tamtą stronę. Sznurek, sznurek. Sznurki mi są bardzo potrzebne. Kolejna notatka. Zobaczmy. Dziennik kapitana, dzień 6. Dobra, a gdzie 2, 3, 4 i 5? Bo pierwszy mieliśmy. Bandyci oblegają nas od 2 dni, atakując od strony mostu. To szaleństwo w ich oczach. Póki co się trzymamy, ale ledwo. Możliwe, że nie przetrwamy kolejnego szturmu. Rozkazałem zaminować przełęcz resztkami naszej amunicji. Jeśli wrócą, to jesteśmy gotowi. Kapitan Arkwright. Okej, czyli tu jakaś wojna była ludzi przeciwko tym dziwakom ze mgły pewnie. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Strzały drewniane, dobra. Czy ja w tym momencie, jak już zebrałem tyle tych, właśnie, sznurków, to mogę sobie zrobić chociaż... Tak, poszarpaną koszulę. Ona ma 17 odporności fizycznej. Bo my nie mieliśmy w ogóle koszuli. Załóż. A spodnie ile mają? O, całe 0, jak dużo. Nie, no to dobre są. Dobra, czyli jeszcze musimy 4 sznurki znaleźć na to. Na całe ubranie. I później jeszcze na coś potrzebowałem, ale to już... Zobaczymy potem. A tu co? Kolejna skrzynia i kolejna notatka. W skrzyni bandaż i strzały. A tu? O! Dziennik kapitana, dzień 20. Głodujemy. Musieliśmy zniszczyć most, a tym samym straciliśmy dostęp do zaopatrzenia. Ale udało się. Nie widzieliśmy więcej grabieżców. Krypta Żaru wraz ze wszystkimi w środku jest bezpieczna i tak już pozostanie. Będziemy musieli zaryzykować przeprawę w tej potwornej mgle, żeby uniknąć śmierci głodowej. Tak czy inaczej, zginiemy. Kapitan Arkwright. Futrzana naszywka. Już chyba drugą taką znalazłem z tych skrzynek. Jestem ciekaw, do czego to będzie. Może do jakichś lepszych ubranek. Zobaczymy. Okej, wchodzimy we mgłę. Nie zbaczaj ze ścieżki, inaczej pochłoną cię pomioty mgły. Zbawienie jest tuż przed tobą. Dobra, i mniej więcej do tego momentu wczoraj doszedłem na streamie. Wiem, że tu się da kilka rzeczy zbierać. Esencje mgły z takich oto glutków. O, dziękuję. Tutaj można chyba to też zbierać, ale nie, to nie jest to do zbierania. Mogę też na pewno zebrać takie krzaczki, ale one dają tylko gałązki, ale tutaj jest drzewo. I to jest właśnie... Nie tym, przepraszam, 7. To jest siekiera? Tak, to jest siekiera. I tutaj właśnie to... Mgliste drewno wypada? Zamglone drewno, o właśnie. Będzie go potrzeba troszkę więcej, więc jeszcze zetniemy kilka drzewek w okolicy, a przy okazji pozabijamy tych oto pięknych panów. O, to jest kawałek bez mgły. Widzę, że można się zregenerować. A ja przy okazji pozbieram też te gałązki. Ale jak jest taki kawałek wśród mgły, to pewnie tutaj coś będzie. Zerknijmy sobie na samą górę. Nie, chyba tutaj jest po prostu taki kawałek górki bez niczego. Kolego, umrzyj. No takie grzybki też da się zbierać i z nich też jest esencja mgły. Okej, świetlik jakiś, więcej purchawek, esencji mgły. Drewna już mamy dosyć sporo, więc już nie zbieram. Pójdziemy teraz jeszcze do tego obozu. Każe nam tam iść, okej, to za chwilkę. O, jakiś pierścionek nam wypadł. Pierścień pieczęci starego strażnika, wytrzymałość plus 8, 10 zdrowia. Zajebiście. A tu co to jest? Ta kapsuła z klepsydrą odnawia twój czas pozostały we mgle. Jest jednorazowa i nie można jej przechowywać w ekwipunku. A, czyli możemy sobie podejść tak jakbyśmy wyszli na zewnątrz na chwilę. Okej. A to da się rozwalić? Może z tego metal będzie? Spróbujemy tym kilofem. O! Resztki metalu, 4 sztuki. O to chodziło, moi drodzy. Ale jestem mądry. O! To jest ten bąbel, trzeba go chyba strzelić. Tak, i on wybucha sobie. Co z niego wypada? O, miecz. Dobra, czyli już mamy 2 miecze takie w ekwipunku. Pod B jest ekwipunek, ciągle i klikam. Gdzie te miecze są? Tutaj, on ma 11 obrażeń i ten też ma 11, czyli rozmontujmy to sobie. Dostaniemy po 7 run za każde, fajnie. O, co za mikstura? Mikstura przetrwania we mgle. Pewnie zwiększa nam czas, jaki możemy tu spędzić, czyli nic takiego specjalnego w sumie. Dobra, i możemy iść albo tam, albo tam. Na razie pójdę tam, zobaczymy, ale użyję tej klepsydry. Będziemy mieli znowu 5 minutek na zwiedzanie. Okej, wchodzimy tutaj do jakiejś jaskini. Nie wiem, co nas tam czeka, ale z chęcią wejdę. A, to chyba tylko takie przejście jest, wiecie? Żeby dostać się na górę. Tu już dalej się nie da, a tu jest wejście wyżej. Dobra, i co? Po tej kracie mogę się wspiąć pewnie na górę, tak? Wspinamy się. I tu już mamy koniec mgły. Okej, a jak to na mapie wygląda? A, czyli przeszliśmy przez ten most, tak jakby, który był skrótem wcześniej. Jak będziemy mieli hak, to będziemy mogli przez niego przechodzić na szybko. Teraz przeszliśmy tutaj i wystarczy, że pójdziemy znaleźć śpiącego celowego w ten oto punkt. Tylko zobaczę, co jeszcze jest w tym namiocie. Używaj ognisk, by przygotować żywność lub siadaj w ich pobliżu za pomocą X, aby wypocząć przed przygodami w dziczy. X. Odpoczywamy, max 168 wytrzymałości. Dobra, weźmy sobie to mięsko, a najpierw kolbę. Co ja zrobiłem? A, musimy przytrzymać lewy przycisk myszy i to się teraz gotuje, tak? Dobra, mamy ugotowane i to już będzie dawało dwa punkciki zamiast jednego. Dodatkowo surowe mięso wilka możemy sobie ugotować, upiec. I 2 kawałki chudego mięsa. Mięso zauważyłem, że zwiększa naszą wytrzymałość, czy życie, kondycję, nie pamiętam, zaraz sprawdzimy. A kukurydza siłę, więc mam nadzieję, że da się to jakoś hodować. W sensie kukurydzę, nie mięso. Kukurydza plus 2 do siły. Bandaże damy na koniec, wodę też. Tutaj dawało wytrzymałość i łącznie można 3 rzeczy naraz mieć zjedzone, jak w Valheimie. Krzepa, czyli więcej życia będziemy mieli, ok. Odzyskiwanie wytrzymałości i tutaj krzepa plus 1, czyli zjemy sobie takiego pieczonego wilka, do tego kolbę kukurydzy i wypijemy wodę. Myślę, że to jest najlepszy zestaw. Kukurydza, wilk i woda. No i pięknie mamy, zobaczcie ile życia. Spektakularne postępy. Do wszystkich, którzy ujrzeli mój wspaniały... Nie, zacznę jeszcze raz. Do wszystkich podróżnych... Podbiłem tę ziemię swą wielkością. To chyba też nie pasuje. Most jest prawie ukończony i nie potrafię znaleźć słów na wyrażenie mej radości. Do licha, jakie to szczęście, że mieliśmy w pobliżu kopalnię pełną materiałów i rudy. Wiem jedno. Nazwę go Mostem Braylin. Po mojej zmarłej piątej ciotce. Choć jestem przekonany, że gdyby żyła, wcale by jej to nie schlebiło. Z mostem łączy się bowiem nie tylko nazwa, lecz i krzykliwy styl. z poważaniem Kate Hawthorne. Kate Hawthorne. Tak? Ładnie przeczytałem, dziękuję. Ciemno się robi, nie podoba mi się to, ale tutaj jest łóżko, można spać. To będzie nam zimno. Jakbyśmy to ognisko tu postawili bliżej, by było lepiej, ale dobra. Nie wiem, czy wypoczynek nam się kończy, tak? Jak zbudować ognisko? Sprawdźmy sobie pod V, może gdzieś tutaj ognisko. O, proszę bardzo. Stwórz. Mam go gdzieś na pasku teraz? Tak, tutaj. Postawię ognicho. Grzanie. Nic to nie dało za bardzo. O! Działa, patrzcie. No i teraz, o! Wypoczynek, regenerujemy się, dobra. A jak się położę, to już w ogóle chyba. Nie, 6 to jest maksymalnie. A, bo tu jest komfort na poziomie pierwszym. Jakbym postawił więcej rzeczy takich, tak jak w domu mamy, to na przykład wypoczynek byłby na 15 minut, a nie na 6. O, i mamy dzień już. Okej. Właśnie się zastanawiałem, w jaki sposób to przyspieszy tą noc, czy jak to będzie wyglądało, ale już niewyraźnie wiem. Jak w to uderzyłem, to usłyszałem metal, więc jeżeli to rozwalę kilofem, to pewnie dostaniemy fragmenty metalu. Tak jest, zarąbiście, czyli wszystkie łóżka trzeba niszczyć. Ej, nie chciałem tutaj już. Dobra, idziemy w dalszą podróż po naszej wspaniałej, pięknej mapie. O, tu jest jakiś dziwny potworek, spróbujemy. A mogę zmieniać strzały podczas strzelania? Mogę, strzała ze złomu, strzała z krzemieniem. Z krzemieniem czy ze złomu była lepsza? Ze złomu chyba. Uwaga. Strzelam. Trafiony. O cholera. Dobra. Leży. 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 Dobra. Co w tobie było, kolego? Resztki metalu. Super. To mi się na pewno przyda. Dowiedzieliśmy się z ostatniej notatki, że gdzieś w pobliżu jest kopalnia, w której można rudę metalu zdobyć. I użyli jej do zbudowania tego oto mostu. Więc może być tutaj też sporo metalowych rzeczy. To chyba nie jest metalowe. Tu mamy kolejne łóżko. Rozwalimy sobie. Żeby mieć kawałki metalu. Uuu. A tu jakieś pułapki. Metalowe skrzynie. To też da się na resztki metalu. Tak jest, ale ja jestem kombinator. Widzicie? Dobra, ale w te pułapki chyba nie będę uderzał w ten sposób. Strzelimy sobie drewnianą strzałą po prostu. Tak jest, działa. Czy da się je teraz zebrać, czy coś? Aktywuj. A kilofem? Pozwolone. Zebrać się nie da, ale da się zniszczyć po prostu. Okej. No i tutaj już trzeba hak mieć ze sobą, więc odpada. Nie, ja nie chcę tam iść. Co to jest za wielka budowla? Ja cię kręcę. Czy my tam idziemy? Czy tam jest nasza misja? No nie do końca, ale mniej więcej w tamtą stronę. I zamczysko to było, czy co? Pewnie się kiedyś dowiemy. Oho, ktoś tam stoi, patrzcie. W krzakach możesz się ukrywać, gdy wejdziesz pomiędzy nie. Naciśnij C, aby przykucnąć niezauważalnie. Korzystaj z tej metody, by podkradać się do wrogów. Czy te pszczoły mnie... O cholera! Widzą mnie. Na pszczoły, pamiętacie, najlepsza jest bomba. O cholera. O, na niego też, patrzcie. O cholera. O, pa. Dobra, weźmy tą machołka. No, uderz nas. O, cholipka. Dobra, został jeden. Czy ja mogę... O cholera, na ciebie to nie działa. Dobrze, że mieliśmy więcej życia. Myślałem, że mogę sparować nie na tak jak on uderza, ale coś mi nie wyszło. 3 razy klikałem. Ten prawie nie działało. Resztki metalu. Uuu, prowizoryczna kosa. To ma tyle samo obrażeń co nasze. Obrażenia kłute. Fajnie wygląda. Eliksir. Przedmioty jednorazowego użytku. Plus 30% mnożnik obrażeń. Minus 1... Minuta, maksymalny czas we mgle. Okej, może być fajne. A ten co miał? Resztki metalu, zarąbiście. Ale trzeba się uleczyć, tak więc... O, jagódki nie zjem. A, czyli bandażami musimy się leczyć. Wody nie chciałem pić. Bandaż, okej. Okay. A jak użyję 2 bandaży, to będzie to lepiej działało? Chyba dwa razy szybciej nas leczy. Dobra, jesteśmy uleczeni. Ale wracając, w krzakach możemy się schować i z nich zaatakować z ukrycia. Ale jak widać nie było to potrzebne. Przeszukaj. Co tutaj jest? Woda i kawałki metalu. Dobra, napraw sprzęt. No i naprawił się nasz tomahawk. Bardzo fajnie. Czyli przy takich kowadłach można się naprawiać, nie tylko w domu, przy stole. O, to jest metalowe. Wszystkie takie rzeczy można rozwalić. No trochę już w to wale się nie rozwala, czyli chyba... Chyba nie bardzo. Albo długo to zajmie. No nieważne. No to kolejne jakieś rzeczy. Dobra, bierzemy wszystko. Trzeba wszystko przeszukać ładnie. Będzie można iść dalej. Tu jeszcze można wejść po drabince. Wejdźmy sobie z shiftem. Da się szybciej? Nie da się. Skrzynia. Bomba. I kolejna notatka. Eureka! Na pradawnych. Udało mi się. Równowaga. Obiekt śpi, lecz można go przebudzić. Umarł, lecz żyje. Nie ulega rozkładowi. Opiera się upływowi czasu. Dusza płomieni w śmiertelnym ciele. Ignis jest na to dowodem. Możemy przetrwać. Możemy przeżyć. Te naczynia żaru to nasza jedyna szansa przeciwko mgle. Nie mamy innego wyjścia. Baltazar Gąbka. Okej, czyli Baltazar to była osoba, która wynalazła te właśnie garnki, w których mogliśmy się schować przed mgłą i przeczekać po prostu w takiej jakby hibernacji, jakby nas zamrożono. Fajnie. O! Coś czerwonego, co oznacza, że to wybucha. Nie, chyba się myliłem. Nie myliłem się. No dobra, i możemy sobie wejść do środka. Pradawna krypta. Kowal. O, czyli kowala tutaj odblokujemy. Już widzę, że tam jest jakieś złol. Więc weźmy sobie te lepsze strzały. Próbuję trafić. Dobra, trafiony w głowę. Teraz nie trafiłem. Cholera, w broń mu trafiłem prosto. Okej, ale się udało. Bierzemy wszystko, znowu mamy to kosę. Można ją pewnie rozłożyć sobie. Nie będę jej używał, wiecie? To ma 11, to też ma 11. Więc zostaniemy przy tym tomahawku, a to rozmontuj. I rozmontuj, pięknie. Co my tu mamy? Czytaj. Naprzód. Skończone. Naczynie żaru to delikatne urządzenie, wciąż niestabilne, lecz kipiące potencjałem i nadzieją. Pierwszy człowiek, który wejdzie do środka, będzie naszym prawdziwym prototypem, z zarzewiem nowej iskry. Na szczęście kowal zgłosił się na ochotnika. Musi wejść do środka i spać, dopóki ktoś go nie przebudzi. Inaczej jego sen przerodzi się w wieczność. Niech popioły jednej ery będą glebą, w której rozkwitną nasiona kolejnej. Baltazar Gąbka.